Rozdział drugi. O tym, co było w pierwszej księdze wyłuszczone. Otóż w księdze poprzedniej, postanowiwszy mówić o Państwie Bożym, o którym zresztą i w całym dziele niemniejszym mam pisać przy pomocy Bożej, wypadło mi naprzód odeprzeć tych, którzy niszczące świat wojny, a nade wszystko niedawne spustoszenie Rzymu przez barbarzyńców, przypisują religii chrześcijańskiej, zabraniającej czcić czartów przez wstrętne ofiary. Tymczasem oni raczej wdzięczni być powinni Chrystusowi, że dla Jego to imienia barbarzyńcy wbrew prawom i zwyczajom wojny zostawili im święte miejsca dostatecznie przestronne, do których by bezpiecznie schronić się mogli. Jakoż w wielu takich miejscach barbarzyńcy tak uszanowali czeladkę Chrystusa, nie tylko szczerze Mu oddaną, ale też i tę, co się ze strachu za taką podawała, iż uważali sobie za niedozwolone to z nią czynić, na co im prawo wojny pozwalało. Stąd wynikło pytanie, czemu to te dobrodziejstwa Boże spłynęły również na bezbożnych i niewdzięcznych i czemu znów również ciosy owe przykre, co nieprzyjaciel zadawał, dotknęły tak samo cnotliwych, jak i bezbożnych. Nad tym zagadnieniem, którego przedmiot obszerny ma zakres, bo często ludziom na myśl to pytanie przychodzi, gdy widzą, że zarówno dary Boże, jako też i różne nieszczęścia na złych i dobrych ludzi, codziennie bez wyboru i różnicy spływają. Nad tym więc zagadnieniem, by je w miarę potrzeby rozpoczętego przez nas dzieła rozwiązać, przy dłużej się zabawiłem. Uczyniłem to głównie, by pocieszyć świątobliwe niewiasty niewinne, z którymi nieprzyjaciel tak sobie postąpił, iż boleść zadał ich wstydliwości, jakkolwiek nie zachwiał ich stałości w cnocie. Chciałem je pocieszyć, by snać nie obrzydzały sobie życia, skoro nie było w nich grzechu godnego obrzydzenia. Potem powiedziałem coś, niecoś przeciwko tym, co się z chrześcijan przygnębionych tymi nieszczęściami, a nade wszystko zawstydzenia upokorzonych niewiast, jakkolwiek czystych i świątobliwych, bezczelnie natrząsają, chociaż sami są najgorsi i w zwyrodnieniu swym wcale niepodobni do Rzymian prawdziwych, których liczne i znakomite czyny są uznania godne i w księgach upamiętnione, lecz przeciwnie, chwałę tamtych tak bardzo zaćmiewający, bo oni to Rzym, pracą przodków dźwignięty i potężny, więcej oszpecili przed jego zburzeniem, iż go oszpecono zburzeniem samym, ponieważ w upadku miasta kamienie i belki padały, ale w ich życiu upadły wszelkie warownie i ozdoby, nie z kamienia, lecz z cnoty wzniesione, gdy serca ich płonęły namiętnościami zgubniejszymi od płomieni, co niszczyły dachy miasta tego. Na tym zakończyłem księgę pierwszą. A teraz w dalszym ciągu mam zamiar o tym mówić, jakie to klęski miasto Rzym od początku istnienia swego znosić musiało, zarówno samo to miasto, jako też prowincje mu podległe. Wszystkie te klęski przypisano by religii chrześcijańskiej, gdyby już w owe czasy nauka ewangeliczna otwarcie zwalczała ich bóstwa pełne kłamstwa i fałszu.